Moja historia jest na tyle przerażająca, że uznano mnie za jedną z najmroczniejszych postaci w Rosji. Na imię mam Anatolij Moskwin, jestem historykiem i płynnie władam 13 językami. W 2011 roku zatrzymała mnie policja jako jednego z podejrzanych o profanację grobów. Nie mylili się. Wykopałem łącznie 26 ciał i zamieniłem je w lalki, przebierałem i dbałem jak o własne dzieci, których wiedziałem, że niestety nigdy miał nie będę. Czekałem, aż naukowcy wynajdą sposób, by wrócić im życie, tak bardzo chciałem się z nimi porozumieć. Często prosiły mnie, bym zabrał je na spacer. Wołały też o ratunek, dlatego aby nie było im smutno, wspólnie oglądaliśmy kreskówki i śpiewałem im piosenki. Z powodów zdrowotnych nigdy nie trafiłem przed sąd. Po dziś dzień przebywam w szpitalu psychiatrycznym. Rodzice tych dzieci mają do mnie ogromny żal, a przecież ja chciałem tylko przywrócić je do życia.